τα εμφερματίνα, αλλά είναι αγρέσια. Αγρέσια jest zawsze przejawem głupoty Polaków. Tak, idące przekłamania, które powodują, że Polacy w pewnym momencie mogą nie wiedzieć, co o tym myśleć. Ja może nawet wrócę do sytuacji, która miała miejsce, jeśli ojciec pozwoli, w Jeleniej Górze. W Jeleniej Górze na moje zaproszenie, zaproszenie wojewody dolnośląskiego była pani minister Zalewska i zostałyśmy zaatakowane przez tak zwanych rzekomych obrońców demokracji. Zaatakowane fizycznie, dobrze, że była tam policja i nas ochroniła, ale pani minister odczuwa skutki tego ataku. Ja też gdzieś tam musiałam być przeprowadzona do samochodu. Już nie mówię o wyzwiskach, ale po prostu to była fizyczna napaść. I co się okazuje? Jedna ze stacji telewizyjnych mówi, że to tamte osoby zostały zaatakowane przez policję, która tak najzwyczajniej w świecie próbowała nie dopuścić do rękoczynów. Czyli o co chodzi? Żeby ktoś nie wytrzymał, żeby doszło do jakiegoś przelewu krwi, żeby pokazać, że policja użyła siły, że użyła przemocy. To są prowokacje. To jest bardzo niebezpieczny moment. Ja tutaj dziękuję ojcom, dziękuję wszystkim księżom i Polakom, którzy się w tej chwili modlą za ojczyznę, bo jest to trudny moment. Jest to trudny, ważny moment, który pokazuje, że opozycja, nie wiem kto jeszcze za nimi stoi, nie pogodziła się z tym, że nie rządzi i jeśli nie może tego zrobić, bo wyborów przedterminowych nie będzie, no bo nie ma takiej woli, to próbuje w inny sposób spowodować, doprowadzić do paraliżu pracy państwa. No to jest niegodne, to jest brak odpowiedzialności, to jest brak w ogóle myślenia o dobru wspólnym. Widzieliśmy wczoraj konferencję pani premier, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, marszałka Kuchcińskiego. My naprawdę zawsze wyciągaliśmy rękę do zgody, ale to nie znaczy, że my mamy realizować program opozycji. My poszliśmy do wyborów z naszym programem i ten program chcemy realizować i go realizujemy konsekwentnie. A to przeszkadza, a to się nie podoba. Już pewne rzeczy mamy za sobą. 500+, zaczynamy program Mieszkanie+. Sprawa obniżenia wieku emerytalnego. To jest sprawa, że jeszcze nie zmieniliśmy systemu podatkowego, a już jest uszczelniona sprawa i dopływu dochodów do budżetu państwa z tytułu podatku VAT. To znaczy, że to się wielu osobom, nie wiem jakim, można się domyśleć, nie podoba, więc może się, niektórzy myślą, uda tę sytuację przewrócić, wywrócić. Ja oczywiście wierzę w to, że my to przetrwamy, my Polacy, i nie pozwolimy, żeby coś się niedobrego wydarzyło. Najważniejsze to jest w tej chwili zachować spokój, nie dać się sprowokować, mimo wszystko szukać dialogu, albo zawsze trzeba szukać dialogu. Czasem trzeba z pewnych spraw ustąpić, ale nie z tych, co są tych najważniejszych, tych głównych kierunków, z tego, co obiecaliśmy Polakom. Pani poseł, media lewicowe, liberalne w Polsce mówią, że to spontaniczna akcja protestacyjna Polaków przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, że ta akcja ze spontanicznością niewiele miała wspólnego. Wcześniej zamówiona scena, wcześniej zamówione nagłośnienie, wcześniej zgłoszony protest w ratuszu miasta stołecznego Warszawy i nawet wcześniej zamówione kanapki. Kanapki odmówione, bilety, tak, rezerwacje, więc ktoś może powiedzieć, że marszałek mógł to zrobić albo tego nie zrobić. Cokolwiek by zrobił, to oni by byli przygotowani, jak nie w tym, to w innym momencie doprowadzić do prowokacji po to, żeby zrobić, przepraszam za wyrażenie, tak zwaną zadymę polityczną, bo nie jest ważne państwo, nie są ważni Polacy, ważna jest zadyma polityczna, która ma spowodować, że media zagraniczne będą pisać, że w Polsce jest niespokojnie. Z jednej strony można powiedzieć, zakończyłby się spór o Trybunał Konstytucyjny, nie ma już paliwa politycznego, sytuacja się uspokoi, to trzeba szukać czegoś nowego, ale nic się takiego nie wydarzyło. Nic się takiego nie wydarzyło, co by mogło usprawiedliwiać takie zachowania opozycji. Nic, naprawdę. Obserwowałam to, siedziałam na sali, obserwowałam to ze smutkiem i z powagą, jak rozbawieni posłowie i posłanki opozycji stoją, zmieniają się i robią sobie selfie, zadowoleni z tego, że coś się dzieje, tak? Że będą w kamerze, że pokazuje ich telewizje, które mogą z tego robić dobry materiał,
bo się rzekomo coś wydarzyło. Rzeczywiście marszałek wykluczył posła z obrad. Zawsze można się zastanowić, czy mógł jeszcze poczekać mu raz, parę razy zakłócić, a dopiero później wykluczyć. Pani marszałek Kidawa-Błońska też wykluczała posłów z obrad Sejmu. Natomiast no, takie zachowanie jest niewisujące z zachowaniem parlamentarzysty, posła, bo przecież myśmy przysięgali. Myśmy składali przysięgę, że będziemy z całych sił pracować na dobra naszej ojczyzny, na dobra Polaków, a ma być ciągle głupi. Dlaczego się biją? Mało psychologii. Dlaczego biją się? Mało mądrości. Jestem przekonana, że dlaczego Krystyna Pawłowicz musiała uciekać, bo chcieli ją atakować, no bo ludzie są wszyscy głupi, no to są dupki, nie ma Hoffmanów, nie ma artystów, nie ma salonów, nie ma salonów Violetty. Warszawa jest w ogóle dla ciołków, dla kołków.